przeżywamy w niebo wstąpienie Pana Jezusa. I na tę cześć, że nie tylko na tę, ale mamy zgodę księdza kardynała, że może zabić nasz dzwon, tutaj obecny dzwon miłosierdzia. I niech on będzie takim rozpoczęciem naszej dzisiejszej modlitwy, naszej majówki. Myślami jesteśmy z Jasną Górą, naszą królową Polski. Łączymy się z wszystkimi pielgrzymami, wszystkimi sanktuariami w naszej ojczyźnie, miejscami, gdzie jest śpiewana litania do Matki Bożej. I wspólnie zawierzmy Ojca Świętego Franciszka, naszą ojczyznę, Światowe Dni Młodzieży, które już niebawem, wszystkich zaangażowanych, nas tu obecnych, nasze rodziny, naszych bliskich. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski,
Bardzo się cieszę, że mogę być razem z wami, aby uwielbiać Maryję, śpiewając litanie, jak również powierzać Światowe Dni Młodzieży przez Maryję Chrystusowi. I taka wielka prośba do was wszystkich, bo jak tydzień temu byłem, to widziałem, prawie się powtarzają te same twarze, niektórzy przybyły, abyśmy za tydzień przyprowadzili każdy przynajmniej jednego sąsiada, czy koleżankę, kolegę, żeby to rondo się tutaj wypełniało, abyśmy powiedzieli tym, którzy są jeszcze niezdecydowani, żeby się nie obawiali, bo tylko przychodzimy po to, aby się modlić, aby dawać to żywe świadectwo wiary. To jest najważniejsze. Bo dzisiaj różne rzeczy możemy usłyszeć w mediach, po co tam jechać, po co się trudzić, ale myślę, że warto. Bo warto dla tej jednej miłości, którą Chrystus nam daje, warto żyć i warto się poświęcić. Na czas naszego spoczynku, a także na cały rozpoczynający się tydzień, niech was Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Amen.